kryzys Kościoła, spadek liczby wiernych i brak zaangażowania młodego pokolenia Polaków w rozwój duchowy. Prawdopodobnie wielu z nas w ciągu ostatnich lat słyszało nieraz podobne słowa. Marcin Zieliński, świecki ewangelizator i charyzmatyk, po raz kolejny udowadnia, że nic bardziej mylnego. Od nowa znam Kościół, który żyje. Pod takim tytułem razem z Renatą Czerwicką wspólnie napisali książkę, w której udowadniają, że Kościół to nie tylko budynek, jakich wiele, ale to przede wszystkim miejsce spotkania i pełne ludzi, którzy w relacji z Bogiem upatrują swój sens. Autorzy udowadniają, że Kościół w Polsce żyje i jest w nim miejsce dla każdego, bo zawsze można zacząć od nowa. Widzieliśmy się już w studiu Telewizji Republika w programie Nawrócenie i wtedy rozmawialiśmy o nawróceniu właśnie, o tym, jak sami możemy dla siebie budować relacje z Bogiem. A dzisiaj spotykamy się w kontekście książki Od nowa, o tym, że my wszyscy potrzebujemy takiej odnowy Kościoła. Dla kogo jest ten nowy Kościół? No myślę, dla wszystkich tak naprawdę. To jest prawda o tym, że Pan Bóg działa w Kościele, w którym dzisiaj jesteśmy. No i mimo tego, że mówi się, że jest duży kryzys, że ludzie nie chodzą do Kościoła, nasze doświadczenie i moje doświadczenie jest takie, że tych ludzi w Kościele jest wiele. My się śmiejemy, że mamy taki problem w kościołach w Warszawie, że gdzie nie idziemy, to jest za ciasno. No i faktycznie tak jest i o tym trochę mówimy w tej książce, że z Renatą Czerwicką, że z jednej strony w mediach słyszy się taki ciągły przekaz, nie? Że ludzie odchodzą z Kościoła, że nie ma młodych w Kościele, a z drugiej strony myślę sobie, że właśnie nie ma problemu dzisiaj z duchowością wśród ludzi, nie ma problemu z jakimś takim szukaniem Pana Boga, bardziej my jako Kościół nie zawsze wychodzimy naprzeciw tym, którzy są w potrzebie i myślę, że trochę jako instytucjonalny Kościół czasami robiliśmy nie takie kroki, jak powinniśmy i dzisiaj często za to po prostu gdzieś płacimy tym, że czasem w kościołach bywa pusto. Jednym z rozdziałów w tej książce jest taki zadedykowany w ogóle chyba właśnie nam wszystkim, czyli tym ludziom, którzy mają budować Kościół, bo też poruszacie razem z Renatą w tej książce taki problem definicji w ogóle Kościoła, czym ten Kościół jest, czy raczej może kim ten Kościół jest? No Kościół to przede wszystkim wspólnota. To nie są jedynie księża, to nie są jedynie biskupi, to nie są jedynie ludzie, którzy gdzieś ten, no właśnie, to budują, ale to jest wspólnota ludzi. I gdyby patrzeć sobie właśnie na Nowy Testament, w jakim kontekście jest użyte słowo Kościół, no to właśnie jest to wspólnota wierzących, którzy są wezwani przez Pana Boga i którzy są zebrani w Jego imię. Dlatego myślę, że dzisiaj potrzebujemy wrócić do takiej definicji Kościoła, żeby ludzie mogli się w nim odnaleźć. No i żeby mogli znaleźć swoje miejsce w Kościele, bo myślę, że dzisiaj często młodzi ludzie mają z tym problem, że o ile jeszcze do Kościoła przyjdą, to jest to pytanie, czy oni potrafią się w tym Kościele odnaleźć, czy potrafią znaleźć w nim swoje miejsce. Tu jest duża rola też właśnie takiego rozumienia Kościoła jako małej wspólnoty, czyli wspólnoty ludzi, którzy znają się z imienia. Nie? Wyjdziemy do parafii, mówimy, że parafia jest wspólnotą, ale często no, w tej parafii nikt się nie zna. No i dlatego potrzebujemy takimi spotkaniami, które organizujemy, modlitwami, które też mają miejsce dzisiaj w wielu różnych miejscach, dawać ludziom przestrzeń, żeby się poznać, żeby modlić się wspólnie, żeby spędzać razem czas. No i myślę, że tego dzisiaj często brakuje, kiedy rozmawiam czasami z młodymi. Dlaczego pytam, nie wiem, co jest twoim problemem w Kościele, czemu cię nie ma? Dostałem kiedyś taką ciekawą odpowiedź, mówię, bo jest za zimno. Więc no, wydawałoby się, że naprawdę to są problemy, na które my możemy jakoś odpowiedzieć, ale z jakiegoś powodu tego nie robimy. No ale też myślę, że ważną rzeczą jest to, żeby w ogóle samemu wziąć odpowiedzialność za budowanie tej wspólnoty. I też jeden z gości tego programu Nawróceni kiedyś powiedział podczas rozmowy, że żebyśmy pamiętali sami, że czasem my jesteśmy jedyną Ewangelią, którą ktoś inny czyta, więc takie wzięcie odpowiedzialności tu i teraz każdego z nas jest chyba też bardzo cenne. Tak, no to myślę, że jest kluczem też, wziąć odpowiedzialność za Kościół, ale żeby wziąć odpowiedzialność za Kościół, trzeba najpierw znaleźć w nim też swoje miejsce, wiedzieć, gdzie się jest, po co się jest, co ja w tym Kościele, co ja temu Kościołowi mogę dać, czyli też odkrycie swoich darów.
Czyli to znowu wchodzimy w taką przestrzeń też odkrycia, że świeccy mają swoją rolę w Kościele dzisiaj. To jak ją odnaleźć w takim razie? No właśnie, więc myślę, że wszystko wraca do tego tematu wspólnoty. Że wspólnota, jeszcze taka mała wspólnota, lokalna wspólnota jest najlepszym miejscem do tego, żeby odnaleźć swoje miejsce w Kościele. I myślę, że właśnie no, z definicji dary Ducha Świętego, charyzmaty właśnie przejawiają się we wspólnocie, dla dobra wspólnoty. Także kiedy człowiek odnajduje swoje miejsce, odkrywa je, zaczyna służyć, widzisz, że inni ludzie mają z tego jakąś korzyść, też z tego twojego spotkania z Panem Bogiem, z twojej bliskości z Panem Bogiem, zaczynają tworzyć się grupy. My zaczynaliśmy jako wspólnota, która miała, ja miałem 15 lat, nas było kilka osób. Dzisiaj mamy 200 osób we wspólnocie po 15 latach, 16. No i wydawałoby się, no właśnie, że to takie małe początki, że nic z tego nie będzie. No a finał jest taki, że bardzo wielu ludzi z tej naszej wspólnoty spotkało Pana Boga, wróciło do Kościoła. No i dzisiaj sami jeżdżą po wielu miejscach w Polsce, za granicą, głoszą Słowo Boże, no i budują Kościół. Więc odnaleźli swoje miejsce i dają innym to, co znaleźli. No, mówisz o tym, żeby znaleźć swoje miejsce w Kościele, a z drugiej strony, co powiesz na taki termin churching, czyli szukanie swojego Kościoła? No, to jest zjawisko, które się odbywa. Mam wrażenie, że nie musi być takim złym zjawiskiem. Po prostu też zachodzą pewne zmiany, które w Kościele się odbywają, które są. Taką zmianą też, którą widzimy, jest to, że faktycznie trochę się zmienia definicja parafii, mam wrażenie. Że kiedyś parafia to była taka bardzo, no właśnie, była związana z terytorium. Mieszkałeś koło kościoła, byłeś, nie wiem... W swojej parafii. Tak, dokładnie. To ta parafia była, przynależała do tej okolicy. Dzisiaj ta parafia w wielu miejscach, szczególnie w zakonach, to są ludzie, którzy przyjeżdżają, bo się tu karmią. Bo gdzieś może w swojej parafii nie do końca się karmili słowem, może niekoniecznie trafiało do nich to, co było głoszone. I z jednej strony jest to plus, że można znaleźć takie miejsce, w którym się karmisz, w którym coś bierzesz. To może być zjawisko też dobre, bo myślę sobie, że jeśli człowiek znajdzie miejsce, w którym się karmi, tam się angażuje, tam wzrasta, tam przychodzi, to może być jego parafia. Więc dzisiaj warto też się zastanowić, czy nie potrzeba czasami jakiejś redefinicji rzeczy, które do tej pory działały, funkcjonowały, czy to się po prostu trochę nie zmieniło. Z jednej strony można podejść do tego jako do jakiegoś takiego negatywnego ruchu, bo ktoś teraz wybiera, wymyśla i cuduje. Z drugiej strony widzę tego dobre owoce w wielu miejscach, także warto się temu na pewno przyglądać, jak wielu zjawiskom, które w Kościele się edytują, redefiniują, i można na to patrzeć jako na zagrożenie albo jako na szansę. Czyli po prostu takie odnowienie samego siebie w Kościele. Myślę, że tak, że to jest odnowa wielu rzeczy, które dzisiaj w Kościele dzieją się na nowo. I myślę, że ta odnowa właśnie polega, jak sama nazwa wskazuje, na tym, że wracamy do początków. Wracamy do tego, jak to było na początku, jak było w Ewangeliach, jak było w Dziejach Apostolskich. Tam to działało, więc warto spojrzeć też na to, co w naszym życiu nie działa, jakoś zmierzyć to z Ewangelią i być może wziąć z Ewangelii właśnie te rzeczy, które gdzieś zagubiliśmy po drodze. Więc myślę, odnowa polega na tym, by spojrzeć na to, jak Kościół wyglądał na początku i zacząć żyć tak jak Kościół żył chwilę po zesłaniu Ducha Świętego. I to się dzisiaj dzieje w wielu miejscach. To widzimy w Polsce, jeździmy po wielu krajach. Naprawdę młodzi masowo spotykają się w kościołach, modlą się, przychodzą do kościoła. I warto spojrzeć na to, co działa i nie bać się tego dzisiaj w Kościele. I to, co też zwróciło moją uwagę już na samym początku książki, to, że razem z Renatą dotarliście do takiego wniosku, że ten Bóg przychodzi właśnie nie do tych wszystkich, którzy już są wierzący, którzy są, powiedzmy w cudzysłowie, dobrzy i właściwi, tylko do tych, którzy wręcz przeciwnie, może najbardziej potrzebują tego spotkania z Bogiem, a którym się wydaje, że może nie zasługują, że już jest za późno, że już może nie warto próbować. No myślę, że zawsze to jest centrum Ewangelii, że Pan Bóg przychodzi do tych, którzy myślą, że się nie nadają i którzy myślą, że są na jakimś marginesie. Pan Jezus zawsze szukał takich ludzi. Miał problem z tymi, którzy myśleli, że są tak dobrzy, że już nie potrzebują tej łaski, nie potrzebują miłosierdzia, nie potrzebują miłości Pana Boga, bo sami sobie wszystko już tutaj załatwią swoją pobożnością. Z tymi Jezus miał problem. No a Pan Bóg szuka ludzi i czasami bliżej tego Pana Boga są ci, którzy wydawałoby się, że są daleko,
a okazuje się, że są naprawdę blisko. Więc mamy sporo do zrobienia sami w sobie, ale znowu wracamy do takiej pokory, że nie możemy patrzeć na siebie jako na tych, którzy już wszystko zdobyli, osiągnęli, ale potrzebujemy naprawdę zobaczyć w drugim człowieku Pana Boga, a sami siebie widzieć jako niedoskonałych, którzy potrzebują nawrócenia. Ale zawsze możemy się odnowić. Myślę, że tak. No i o to się módlmy, bo Pan Bóg ma na pewno dużo nowych rzeczy dla nas osobiście i dla nas w Kościele. Thank you.